Dzień dobry, dzień dobry. Kiszluk rozmawia. To jest kolejna moja rozmowa z serii wywiadów, które zostały zainspirowane tym wszystkim, co się dookoła wydarzyło w ostatnich miesiącach i jaki to ma wpływ na gospodarkę, na marketing, na nasze działania biznesowe. Zapraszam tylko wyjątkowych do tych rozmów i fantastycznych ludzi. I czas najwyższy dzisiaj na dyrektora, na prezesa, przepraszam, Millennium Leasing, Marcina Balickiego. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że zgodziłeś się na tę rozmowę, bo takie pierwsze pytanie, które zadaję właśnie moim rozmówcom, brzmi: jaki to jest czas dla marketingu i co się wydarzyło? Co się wydarzyło też, jeżeli chodzi o Twoją branżę? Jak sobie branża leasingowa radzi w czasach pandemii i już trochę po? Myślę, że ważniejsze od tego, jak radzi sobie branża, jest to, jak radzą sobie nasi klienci, bo to przekłada się na nas i na to, czym się przez ostatnie miesiące zajmowaliśmy. To był dla nas czas, w którym musieliśmy się przeorganizować, bo ważniejsze niż bieżący biznes, bieżąca sprzedaż było dostarczenie naszym klientom, których obsługujemy, którzy mają z nami zawarte umowy, dobrej jakości serwisu i wsparcia w tym trudnym czasie, który oni przeżywali. Na rynku leasingu było takie zjawisko, które nazywa się wakacje w ratach, to znaczy klienci, których dotknęła pandemia, mogli zwrócić się do nas o obniżenie rat leasingowych na czas przejściowy. I z ich punktu widzenia była to pomoc, na którą mogli liczyć. Z naszego punktu widzenia to było ogromne wyzwanie, zarówno komunikacyjne z klientami, ale też operacyjne, ponieważ musieliśmy, no tak, żeby przemówić do wyobraźni, musieliśmy zrobić 18 tysięcy aneksów do umów w procesie, który nigdy nie był pomyślany jako proces masowy. Tak, więc musieliśmy to różnymi sposobami ręcznie obsługiwać, jednocześnie dając klientom komfort, że są bezpieczni w czasach, kiedy oni też przeżywali emocje. Oni też byli niepewni co do tego, co dalej, przeżywali emocje nawet związane takie z osobistym bezpieczeństwem, ze zdrowiem. Więc to było duże wyzwanie komunikacyjne. Na szczęście działamy w takim świecie trochę cyfrowym, a trochę jednak zhumanizowanym. Mamy sieć sprzedaży i tutaj w tej komunikacji w tych trudnych czasach to było niezastąpione aktywo. To, że mogliśmy się kontaktować bezpośrednio, to była fantastycznie wartościowa rzecz. Czyli te wszystkie technologie nowe, bo jak kiedyś tu nawet w jednej z rozmów chyba powiedziałem, że gdyby to wszystko wydarzyło się 20 lat temu, to prawdopodobnie dużo bardziej boleśnie przeżywalibyśmy tę sytuację. Natomiast to, że nawet właśnie taka forma rozmowy, jak teraz prowadzimy, pozwala na to technologia, czyli ta technologia, rozumiem, też Wam pomogła. Oczywiście, że nam pomogła. Technologia miała tutaj kluczowe zastosowanie. Dzięki temu mogliśmy zrobić więcej, mogliśmy się komunikować. Natomiast prawdą jest, że rozmowa mogłaby się odbywać również przez telefon, prawda? To jest pewien komfort, że rozmawiamy sobie widząc się, ale poradzilibyśmy sobie z tym pewnie 20 lat temu. Zajęłoby to trochę więcej czasu, może trochę mniej komfortu, ale no to też nie jest tak, że tak, jakoś zero-jedynkowo świat. Mam tylko na myśli to, że jednak, bo to na przykład, co od nas dotknęło najbardziej, to właśnie brak na przykład na naszych spotkaniach cyklicznych, kontaktu takiego personalnego, face to face. To jednak jest duża wartość, której zostaliśmy teraz pozbawieni. Ale oczywiście, że to wszystko jest w jakiś sposób do wybrnięcia. I do przesłania. To prawda, jeśli mogę jednym zdaniem skomentować, to ma swoje blaski i cienie. To znaczy uważam, że wszędzie tam, gdzie mówimy o efektywności, o procesie, o jakimś skupieniu i efektywnym wykorzystaniu czasu, to ta komunikacja zdalna i praca zdalna wręcz lepiej się sprawdzają niż spotkania osobiste.
Natomiast wszędzie tam, gdzie potrzebujemy kreatywności, gdzie potrzebujemy zderzyć różne perspektywy, znaleźć jakieś rozwiązanie nieoczywiste, no to wtedy ta komunikacja zdalna przeszkadza. To prawda, wszystko ma swoje wady i zalety. Powiedziałeś o kreatywności, to aż nie sposób nie zapytać Cię, bo chyba już trzeci rok jesteś jurorem, jesteś w kapitule i bardzo wspierasz nasz projekt 50 kreatywnych. I chciałbym Cię zapytać, czy to prawda, że tego typu wstrząsy na rynku pobudzają kreatywność? Wiesz co, no, myślę, że zdecydowanie tak. Po pierwsze pobudzają kreatywność, bo każą nam znajdować rozwiązania problemów, których wczoraj sobie jeszcze nie uświadamialiśmy. Więc to samo w sobie jest okazją do kreatywności. A po drugie też wywierają presję na to, żeby tą kreatywność jak najszybciej wcielać w życie. Znaczy, podam znowu przykład z mojego świata. Leasing jest taką specyficzną usługą, która z powodów prawnych, historycznych, no jak nie chcę tego komentować, ale wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. I to oznacza, że trzeba umowę leasingu podpisać w formie papierowej, ewentualnie z podpisem kwalifikowanym. Tak. Ten podpis kwalifikowany był bardzo mało popularny, klienci nie byli tym zainteresowani. My też nie byliśmy jakoś specjalnie zainteresowani masowym uruchamianiem tego, no bo nie było potrzeby. Natomiast czas pandemii spowodował, że bardzo szybko, po pierwsze, uświadomiliśmy sobie, że wszyscy nasi klienci korporacyjni, którzy składają sprawozdania finansowe w KRS-ie, mają te podpisy kwalifikowane, bo muszą nimi podpisywać sprawozdania. I natychmiast okazało się, że coś, co robimy od kilku lat na jakąś na skalę pojedynczych przypadków, stało się zupełnie dobrym, możliwym do zastosowania od zaraz sposobem zawierania umów z klientami. Tak? Także czy to jest kreatywne? No nie jest kreatywne, bo to jest coś, co istniało już dawno. Natomiast zastosowanie tego nastąpiło dużo, dużo szybciej niż nastąpiłoby w normalnych czasach. Czy są jeszcze jakieś inne elementy, które teraz zmienią sposób Waszego funkcjonowania, pracy, myślenia o biznesie, może komunikacji z klientami? Wiesz co, na takim dużym poziomie ogólności dużo się mówi o tym, jak świat się zmieni w związku z tą pandemią. Ja tutaj chętnie na ten temat przemyśliwuję i mam swoje refleksje. Natomiast pragmatycznie powiedziałbym tak, że po pierwsze w naszym biznesie świat przyspieszył. To znaczy zmiany, które planowaliśmy, muszą zachodzić szybciej. W ogóle w sektorze bankowym jesteśmy pod wielką presją obniżonych stóp procentowych, tego, co się z tym wiąże i próby znalezienia nowego modelu biznesowego, w którym będziemy mogli prowadzić rentowną, dochodową działalność w świecie zerowych czy prawie zerowych stóp procentowych. Więc po pierwsze to jest przyspieszenie. Tak? Po drugie, coś oczywistego w branży finansowej. Taki kryzys zawsze powoduje, że część naszych klientów będzie miała kłopoty. I jest to dla nas wyzwanie, żeby umieć się w tych kłopotach zachować. To znaczy z jednej strony wspierać tych klientów, którzy na to sobie zapracowali dobrą historią, no a z drugiej strony też efektywnie dbać o nasze interesy wszędzie tam, gdzie nie mamy po drugiej stronie partnera. Więc to jest drugie wyzwanie, które niewątpliwie będzie skutkiem tego, co się zadziało. A wszystko to spiąłbym taką klamrą, którą kiedyś usłyszałem z ust pani minister Strażyńskiej, że jak myślicie o cyfryzacji, to nie cyfryzujcie analogowych procesów, tylko budujcie od początku cyfrowe. Tak. I to jest też taka sytuacja, gdzie w epicentrum pandemii musieliśmy iść na wiele kompromisów, robić rozwiązania, które są szybkie, możliwe do szybkiego wdrożenia. Natomiast dzisiaj jest czas na to, żeby myśleć o rozwiązaniach, które są kompleksowe, odwołują się do doświadczenia klienta i są cyfrowe od początku do końca. I to jest taka zmiana, którą musimy szybko wrócić do myślenia o cyfrowych rozwiązaniach kompleksowo, a nie doraźnie. Tak. Moje pytanie o kreatywność też właśnie było takiej natury ogólnej, że z jednej strony kreatywność pobudzają takie wydarzenia, które nas zaskakują, bo one są nowe, musimy sobie poradzić i wtedy przychodzą świetne rozwiązania często do głowy, ale też, i tu jest
pewien wyłom w naszych ustaleniach, bo zabroniłeś mi, żeśmy rozmawiali o filozofii, ale złamię to, dlatego że ty jesteś człowiekiem takim zbudowanym z bardzo wielu wątków, że tak powiem, i wydaje mi się, że jak mówimy o kreatywności, to to też może budować, może być korzystne, bo raz, że prowadzisz fantastyczny cykl poświęcony filozofii, filozofia przy sobocie na LinkedInie, który gromadzi tłumy ludzi, którzy rozmawiają o filozofii, a robisz to na LinkedInie, czyli na portalu biznesowym. Zawsze mnie interesowały te połączenia. Biznes, sport, biznes, kultura. Jak one się przenikają, jak mają na siebie wpływ. A ty jeszcze do tego dodajesz filozofię i jaka jest synergia twoim zdaniem między tymi dziedzinami. I na koniec, no jesteś też pisarzem, bo na rynku jest książka Niepokój, która jest zupełnie jakby z innego świata, z innej dziedziny. Jak to łączy się i co z tego połączenia dobrego wychodzi? Chętnie odpowiem na to pytanie. Ta filozofia, dla wielu osób filozofia to jest sposób znajdowania odpowiedzi na najważniejsze pytania i można z przymrużeniem oka powiedzieć, że przez 20 kilka wieków filozofia próbuje na te pytania odpowiedzieć i cały czas na nie nie odpowiedziała do końca. Dla mnie filozofia ma bardzo pragmatyczne znaczenie, to znaczy jest takim warsztatem krytycznego myślenia, a krytyczne myślenie, czyli podważanie wszystkich oczywistości, to jest dla mnie sposób na znajdowanie kreatywnych rozwiązań. Nie można szukać kreatywności, będąc w pewnych koleinach myślenia o tym, że funkcjonujemy w taki sposób, jak funkcjonowaliśmy zawsze. Tak. Reklama. Lokowanie produktu. Tak. Lokowanie produktu, koniec reklamy. Więc dla mnie ta filozofia ma taki wymiar, uprawiam ją w sobotę, to też jest takie, powiedziałbym, agile'owe, że miejsce na tą filozofię jest tylko w bardzo, bardzo ściśle określonym momencie. Natomiast to jest tak naprawdę po to, żeby nauczyć, żeby z jednej strony poznać różne perspektywy uczestników dyskusji, ale z drugiej strony, żeby doskonalić w sobie warsztat kwestionowania wszystkiego, co na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste. I to ma bardzo pragmatyczny wymiar w codziennym biznesie. I to łączy filozofię z leasingiem i z Millennium Leasing. I to jest fantastyczne i bardzo polecam te sobotnie spotkania z filozofią. Jak mam czas, to śledzę te rozmowy i właśnie to jest dobra ilustracja synergii między różnymi dziedzinami życia, różnymi rolami, które pełnimy w życiu, różnymi pasjami i jak one przekładają się na biznes. Więc serdecznie polecam na LinkedInie filozofia przy sobocie, rozmawiałem z wielką przyjemnością z prezesem Millennium Leasing, Marcinem Balickim. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.